po torowisku na ulicy Towarowej na razie jeździ tylko koparka, ale już w sobotę, 1 kwietnia, zacznie tędy jeździć wypełniony pasażerami tramwaj. I nie jest to prima aprilisowy żart. Jest to początek uruchomienia ruchu tramwajowego w centrum miasta. To jest na pewno coś, co już pomoże w części osobom dotrzeć do centrum miasta i zwłaszcza skrócić ten dojazd z Jeżyc do Wildy albo z Wildy w kierunku Jeżyc. To oznacza, że tramwaj numer 2 z Ronda Kaponiera będzie skręcał w Most Uniwersytecki. Na jego trasie pojawi się przystanek Uniwersytet Ekonomiczny. Na tym ma także skorzystać komunikacja autobusowa. Dzięki temu, że dwójka będzie kursowała przez Kaponierę, także z przystanku Ronda Kaponiera na ulicy Święty Marcin będą mogły korzystać autobusy linii numer 163, 169, czyli będzie można się przesiadać drzwi w drzwi z tramwaju na autobus, z autobusu na tramwaj. Zmiany w okolicy Mostu Uniwersyteckiego nie ominą kierowców. Wejdą w życie w ostatni dzień marca. Ze względu na powrót tramwajów na to torowisko konieczne jest przełożenie ruchu na jezdnię. Do dyspozycji kierowców będzie więc po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i w ostatnich dniach właśnie układana była tam nowa nawierzchnia. Prace pozwoliły na rozwinięcie od 1 kwietnia trasy tramwajowej na ulicy Towarowej. W innym miejscu, na placu Cyryla Ratajskiego, musi się ona skrócić. Chodzi o linię numer 98. Trasa linii numer 98 wahadłowej będzie musiała zostać skrócona. No, tramwaj nie będzie mógł kursować z uwagi na te prace. Do rejonu placu Ratajskiego będzie kończył swoją trasę na placu Wielkopolskim. A to dlatego, że nastąpi połączenie torowiska na placu Cyryla Ratajskiego z tym na ulicy 23 lutego. Także tutaj zmotoryzowani już od soboty pojadą inaczej. Nie będą mogli wjechać w ulicę 23 lutego od strony placu. Kierowcy będą mogli dojechać tam przez ulicę Młyńską i Nowowiejskiego, a odcinek ulicy 23 lutego między placem a ulicą Nowowiejskiego będzie dwukierunkowy, właśnie bez tego przejazdu do placu. Postępujące remonty w mieście to nie tylko wszechobecne koparki i zmiany w komunikacji. Święty Marcin pomiędzy ulicą Gwarną a Aleją Niepodległości ma się zazielenić. I to jeszcze w tym tygodniu. Łącznie pojawi się tam 30 platanów i wiązów. To drzewa wieku 15 lat, o wysokości od 5 do 7 metrów. Z czasem też rozrosną się one do kilkunastu metrów. Przypomnijmy, od kwietnia będzie można przejechać tramwajem przez skrawek ulicy Święty Marcin. Reszta torowiska ma być dostępna do połowy roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.